Witam ponownie w Ikarusie. Dzisiaj sobie zrobimy Exotic misję. I tutaj jest coś napisane, że unlocks Exotic Radar Mining w każdej misji. Nie wiem, co to jest ten Exotic Radar Mining. No ale zobaczymy. Czyli mam tutaj wykopać całą kopalnię, dostanę 400 surowca aż. To jest prawdopodobnie na zimie też. Także lecimy. Dobra, wylądowałem. I pierwsza misja jest taka, że muszę w fabrykatorze zrobić radar i ekstraktor. Problem jest taki, że jeszcze nigdy tego nie robiłem, także zobaczymy, jak to się robi po pierwsze. Tam jakaś elektronika i tak dalej, także będzie dużo zbierania. Dobra, ja sobie tutaj taką chatkę wybudowałem. Tutaj sobie zrobiłem produkcję tlenu. Nie umiem to tu założyć, pyk. Dobra, no i pierwsza jaskinia jest zaraz obok, tutaj się zespawnowałem, tu jestem. I tu mamy zaraz obok pierwszą jaskinię, także zobaczymy, co w niej jest. Mamy copper ore, też mi się przyda. Iron na pewno. O kurde, ale blisko się zespawnił. Dobra. Tym nie było. A, tam jeszcze jeden. Tego nie widziałem. No i okej. Ale kurde, taka mała ta jaskinia trochę. Troszkę irona będzie, ale nie za dużo, tak mi się wydaje. Dobra. Ja się biorę do kopania. No i dobra, wykopałem chyba całe żelazo tutaj. Nie było tego jakieś super dużo, ile tego mam. No niecałe 170. Także dosyć mała jaskinia. Plus jest taki w jaskiniach, że jak macie pod chatą, no to za friką woda, nie? I bliziutko. No, także w tej jaskini to niestety tyle. Dobra, znalazłem drugą jaskinię, tylko tym razem taką, którą trzeba odkopać. I ona jest, no, kawałeczek dalej, bo ona jest aż na N10. Także wkopuję się i zobaczymy, co tam będzie. Dobra, wchodzimy. O, ona wygląda już na większą. Nie wiem, czy mi strzał wystarczy. Jakoś super dużo ich też nie wziąłem, a właśnie z tych mobów to te strzały tak wywalają w powietrze. Jeszcze jakieś mobki? Są. Czekały na mnie. O! Nie trafiłem. No i dobra. Chyba tyle. Także trochę irona tutaj prawdopodobnie będzie. Nie wiem, czy mi w ogóle kilofa starczy. Będę musiał zrobić nowy. No i dobra, wykopałem 139. Troszkę tu jeszcze zostało, ale niestety no mój kill-off nie dał rady, także muszę iść zrobić, a tego kill-offa nie da się naprawiać. Także muszę iść zrobić ironowy i będę musiał tu wrócić. Kawałek mam do przebiegnięcia. No i dobra, trochę mi się tutaj w pecyku przepaliło żelaza. A, zrobiłem anvil bench, tutaj zrobię sobie pickaxa. No i prawdopodobnie będę tam wracał do tej kopalni. Dalej. Dziubać. Bo potrzebuję dużo więcej irona prawdopodobnie, bo ja muszę zrobić machining bench. Potrzebuję 40 iron ingotów i 120 gwoździ. Także to ile mam iron ingotów? Nawet chyba 40 nie. A nie, będę miał 40, dobra. Czyli to mam. Kwestia taka, że jeszcze muszę gwoździe ogarnąć. O, i to muszę zrobić na żywicę. Właśnie zapomniałbym. Dobra, także mamy to zrobione. Ile mogę aktualnie żywicy zrobić? 64 tego? Tylko czekajcie, 4 trzeba na jedno. A 50 zrobimy. O, to się szybciutko robi, fajnie. Aha, i potrzebuję siarki, ja miałem tutaj. Pyk, specjalnie sobie zatrzymałem trochę więcej. Gunpowder, ale nie wiem, gdzie się jeszcze elektronikę robi. Dobra, pyk. Mamy 12, potrzebuję 10. Dobra, a chyba, że potrzebuję 12. 10 potrzebuję, ok. Czyli jeszcze brakuje 120 iron naili i rope'y. Rope'y się robi z fibera, to akurat nie będzie problem. Ile ich potrzebuję? 24, to nawet nie mogę tyle. Będę musiał fibera pozbierać. Dobra, pyk. Niech się robi.
No dobra, jednak okazało się, że nie muszę iść do jaskini na razie, bo mam na to surowce. Także zrobimy machining bench i później jeszcze będzie potrzebny fabricator. A tam chyba jakieś platinum, elektroniki są potrzebne i tak dalej, to nie będzie takie łatwe. Więc pyk, stawiamy sobie alt. Dobra, tutaj. I co my tu mamy? Biofuel drill. Okej. Jakieś narzędzia lepsze mogę zrobić? Tak, platinum pickaxe. Potrzebuję platinum ingot. I platynę muszę wydobyć. Okej. A fabricator jak się robi? Jest tutaj fabricator? Jest. Aluminium, steel, elektronika, concentrate mix, carbon fiber. Dobra, to mogę zrobić. Nie wiem, gdzie się robi concentrate mix. Dobra, czekajcie sekundę. Chyba znalazłem. Chyba tutaj w cement mixerze się robi ten concentrate mix. Także na pewno to by. Chociaż nie, bo to jest. Tak, dobra. Machining bench się to robi. Będę musiał na pewno to zrobić jeszcze. A to nie jest jakieś giga ciężkie do zrobienia. No ale dużo irona będę potrzebował, nie? Jeszcze zobaczymy, z czego się robi elektronikę. Copper ingot, organic resin. Refined gold, czyli copper gold, epoxy, żywica. Nie wiem, co to jest organic resin. Jeszcze nie wiem, gdzie się to robi. No ale zobaczę. Zobaczę sobie, co to jest ten Biofuel Drill. Robię sobie z tego z 4, powiedzmy. Zobaczymy, jak to działa. A, ja tylko jedno takie mogę wziąć, bo to muszę mieć pod G, okej. No i to się stawia. I co? I to będzie mi kopało, tak? Zobaczymy w jaskini. Tak działa. Dobra, znalazłem kolejną jaskinię, która jest na M10 tutaj w tym miejscu. No i którą znowu trzeba wykopać. Dobra, nie mam pojęcia, jak mam postawić tego drilla i na jakiej zasadzie to ma działać. Bo nigdzie nie mogę go postawić. I tak samo nie wiem, jak mam wykopać platinum ore. O, platinum ore. Nie mogę tego wykopać. Tak samo titanium też nie mogę wykopać. O, kopera mogę. Znalazłem jakąś nową jaskinię, która wygląda tak. Takie jeszcze nie byłem i giga ciężko jest tu wkopać, bo jest gruba ściana. Jestem ciekawy, czy to będzie coś nowego, czy wszystko to samo. A i ta jaskinia jest na. Ile to jest? L9 tutaj. Także zobaczymy, co tu będzie ciekawego. Nie mogę wejść. Puścicie mnie? O, git. Dużo irona widzę. Ale mobki chyba w każdej jaskini są takie same. Tutaj się nic nie zmienia, z tego co widzę. Ale duża jaskinia, fajna. O kurde, ile tego jest. Ponia. Dostałem. A, i znowu dostałem. Dobra, ale chyba tyle. Tak więc no, giga duża jaskinia, fajnie, fajnie. A i co się okazało? Okazało się, że żeby wykopać platinum ore musiałem wbić level. Dlatego, że tutaj potrzebuję coś takiego zrobić. Żeby craftować steel ingoty. I dodatkowo potrzebuję jeszcze steel pickaxe. Którego nie widzę. Iron crossbow, steel. Steel Axe, Steel Pickaxe. Dobra, mam to. No i teraz będę mógł prawdopodobnie craftować Steel Pickaxe'a i tym będę mógł platinum wydobywać. Także rozwiązało się. No i dobra, teraz jestem w stanie zrobić Steel Bloom tutaj. Ja nie wiem, ile tego potrzebuję. Powiedzmy 15. Ale się długo będzie robić, 2 minuty, ok? I tutaj będę mógł zrobić Steel Pickaxe'a, tak? Jest steel pickaxe tutaj. Okej. Epoxy 6 ingotów potrzebuje. A, jeszcze do tego czegoś potrzebuję. Do tego potrzebuję. Concentrate furnace. Tego potrzebuję. Czyli jeszcze potrzebuję concentrate mixa zrobić. Czyli potrzebuję dużo silica ore, trisapa i stone'a.
Okej. Dobra, udało się. Finalnie mam tego Steel Pickaxe'a. Kosztowało mnie to trochę roboty, bo musiałem postawić Masonry Bench. Po to, żeby wzmocnić tutaj, zrobić z kamienia, bo wszystko mi się zapadało. Musiałem postawić tutaj Concentrate Furnace i Machining Bench. I no, musiałem tutaj porobić sobie kamienne fundamenty, bo inaczej cała chatka mi się zawalała. Także poszło trochę inaczej niż myślałem. No i co? Idziemy kopać platinum chyba. Chyba tak. No, tak więc finalnie mogę sobie to wykopać. Będziemy mogli w końcu ruszyć z misją troszkę do przodu. Ale trochę czasu to zajęło. Okej, to jest coś, co pierwszy raz widzę. Czyli Watacha Wilków sobie przemierza tereny. Kurde, chyba nie chciałbym za bardzo z nimi walczyć. Szukam ogólnie aluminium ore i nie mogę znaleźć na normalnym biomie. Dlatego stwierdziłem, że przyjdę zobaczyć na zimę, czy jest. Może tutaj będzie. Tam widzę, już jest jaskinia. I tam chciałem się dostać, tylko te wilki mi tu przeszkadzają. A tam jest misio? Nie, tam jest też wilk. Tam jest druga watacha wilków. Co jest? O kurde. Dobra, no to ja sobie przyczekam w takim razie. No. Ewidentnie sobie przyczekam, aż sobie pójdą. Powiem wam, że pierwszy raz coś takiego widzę. Ale normalnie podczas wiatru drzewa się łamią. Nie, mam wrażenie, że wcześniej czegoś takiego nie było. No nigdy nie miałem czegoś takiego, żeby mi się drzewa łamały przy wietrze. Także fajnie, tylko trzeba uważać. Ale fajny motyw. Podoba mi się. Żeby nie zginąć od takiego drzewa. Ogólnie to znalazłem aluminium w normalnej jaskini, także nie jest to tylko na zimie. Ale jest chyba dosyć rzadkie, bo tak na 5 jaskiń to w dwóch tylko spotkałem. O, to widzę, że jest więcej, więc fajnie. Kurde, łuk mi się popsuł. Nieciekawie się dzieje. Dobra. A więc do tej pory zebrałem 84, no i tam chyba jeszcze coś będzie. Dobra, ogólnie to wygląda tak, że mam 23 elektroniki. Więc łącznie potrzeba jakieś 60 gold ora, którego nie da się bardzo ciężko zdobyć. Ja obliczałem chyba 15 kopalni. Byłem tu na lewo, byłem tu na prawo, byłem tu na dole, tutaj umarłem. I nie znalazłem żadnego gold ora. A muszę zrobić fabricator i na fabricator potrzebuję 60 elektroniki. Także ogólnie to nie wiem, czy będę kończył tę misję. Na razie to było na tyle, bo nie wyrabię się czasowo. Więc to będzie pierwsza część. Nie wiem, czy będzie druga, bo no ta misja jest tak średnio przystosowana pod solo gracza. Trzeba, no ja już pół dnia farmię te surowce. No i jeszcze przydałoby się kolejne pół dnia, jak nie cały dzień pofarmić, także no nie wiem. Nie wiem, czy będzie mi się po prostu chciało biegać za tym goldem. Bo naprawdę już byłem w tylu kopalniach, że nie wiem, czy tu gdzieś jeszcze kopalnie jakieś zostały w ogóle. Także no jest tragedia. Jeżeli chodzi o tego gold ora, aluminium udało mi się zdobyć tu dosyć dużo. No tak jak mówię, problem jest z tym gold orem, nie? Którego trzeba najwięcej. No najwięcej trzeba elektroniki. 60 elektroniki to 60 przepalonych sztabek golda. Także teoretycznie mam 35, więc potrzebuję prawie drugie tyle. Nie wiem, zobaczymy. Także na razie tyle. I zobaczymy, co dalej.